Dzień dobry, dobry wieczór, gdziekolwiek jesteście, jakakolwiek jest pora. A więc z tej strony wujek Timo, tak jak zawsze. Zdecydowałem, że zrobię taką półhardkorową let's play gry IL-2 1946 z modem Cup. Nie tym najnowszym, bodajże z rok temu go ściągnąłem. Przez bodajże 40 godzin ładowałem go, ale mniejsza z tym. Zrobimy Timo Onkel Grosz, czyli wujek Timo. I zrobimy tak, zrobimy karierę, zrobimy ją dla grupy Army Centrum, uważam, tam jest najfajniejsze misje. Wszystko, flight model, jest wszystko skomplikowane, będziemy wpadali w korkociągi i tak dalej. Views, będziemy mieli wszystkie views, żeby widzieć, na, co się dzieje. Natomiast to jest dla let's playu, żeby zobaczyć, jak tam samoloty latają. Plus, personalnie to lubię. Teraz tak, na mapie nie będzie ikonek, nieprzyjaciela, będzie za to mój samolot, będę ja. Nie będzie ikonek nieprzyjaciela, powiedziałem już, i nie będzie naszych ikonek, naszych samolotów, będę tylko ja i mapa, na mapie będzie ta wstążka, linia do bazy, jak mamy lecieć. No hot icons wyłączyłem, chcę widzieć samoloty, jakie lecą i tak ciężko zauważyć, mam stare te oczy, poza tym no cóż, aż taki hardkorowy nie jestem, to widać po moich lądowaniach. Myselenie jest wszystko włączone, oprócz no instant success wyłączone. Wojna się toczy, czy misja się uda, czy nie. Dobrze, grupa Army Centrum i teraz tak, jak ten pilot zginie, czy zostanie się do niewoli, czy no te dwie są rzeczy, które mogą mu się zdarzyć złe, więc wtedy zaczynamy nową misję, tak? Na przykład ginę w tej bitwie, inwazja się zaczyna, Barbarossa. Przechodzę do Smoleńska od razu. Ginę w Smoleńsku, czy dostaję się do niewoli, przechodzę do Moskwy. I tak przejdziemy aż do Berlina. Więc uważam, że to jest fajne, że to właśnie pokaże, troszkę będzie tego nerwu, zdenerwowania, ponieważ zaczniemy od stopnia szeregowego, no nie szeregowego, Oberleutnant, młodszego oficera. Właśnie, jak będziemy się piąć po szczeblach dowodzenia, to będziemy coraz bardziej ważniejsi, coraz będziemy dowodzić większym, będą nas kryli. Natomiast jak nas zastrzelą, zaczniemy znowu od żółtodzioba. Więc, 10, mało, już wystarczy gadania. 1080p, gra jest wspaniała. Barbarossa się zaczyna. Wszyscy znamy tą mapę, Przemyśl, nie wiem kto tak pisze Przemyśl, Ukraińcy chyba też tak nie piszą, Rosjanie nie piszą, my Polacy tak nie piszemy, chyba tylko Anglosasi tak piszą, nie wiem, Przemyśl po angielsku. Samolot mamy piękny, F2. Będziemy w Moskwie za parę miesięcy, no jasne, co to dla nas Moskwa, prawda? Więc cóż, mam nadzieję, że jesteście excited, że jesteście znerwicowani tak fajnie, że macie taki dreszczyk emocji, jak to w tym sobie wujek poradzi. Zobaczymy. Jak zginę w tej kampanii, no to cóż, idę od razu pod Smoleńsk, a potem pod Moskwę. Także zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. Dobra, przede wszystkim czoksy, włączamy silnik. Włączamy sobie światełka nawigacyjne. Silnik włączony, dajemy szybkość tutaj, 8 razy, niech startują. Nasze stare znajome lotnisko tutaj jest. I będziemy lecieć na bitwę, nasza pierwsza misja w tej bitwie. Inwazja się rozpoczęła właśnie. No naprzód, startować kochani, co jest? Ja jestem 6, mam lecieć za 5, ale jest chyba więcej. Tak, tam lecą klucze sztukasów na górze, minimalni. Okej, okej, dobra, startować, szybko, szybko. Czas to biegiąc. Tam czekają na nas Rosjanie. I Ukraińcy. No i Mongołowie. No i wszystkie te naście, te wszystkie ludzie, co byli częścią Sowieckiego Sojuza, prawda? To nie tylko byli Rosjanie. No, leć, leć, ja wiem, że jesteście mały piloci.
tym szwadronie. Okej. Dobra. Chucks away. Take off. Dobrze było tutaj nie trafić na jakiś zaparkowany śmigłowiec. No tak, klatr sztab. Ja mam sztab tutaj nawet. Lutankę. Okej, dobra. To był... Tyle mojego niemieckiego. Ładne podgadanie się. Dobra. Jesteśmy szóstkę, lecimy za piątką. Otworzymy radiator, no bo to jest ciepło jeszcze jest. On na tej szybkości nawet nie trzeba trymować. Trochę skręca w lewo, bo to śmigło oddziaływuje na niego, ale nie jest źle. No dobra. Jak my tu mamy lecieć? Jest trochę tego lotu, dobra. Mam nadzieję, że autopilot mnie nie zamorduje. No, przepraszam. Ta szybkość. Właśnie, co chciałem powiedzieć dla lubów początkujących graczy. Jak nie możecie sobie poradzić z strzelaniem, zresztą tak jak ja, ale na przykład chcecie, denerwuje was ta gra, możecie zwolnić ją na jedną, drugą, jedną, czwartą szybkości i wtedy możecie zobaczyć, jak te karabiny działka oddziałuje, jak one strzelają, jak jest ten tracer, pocisk zapalony, bo tam ma chemikalia w środku, jaki on tor lotu ma, jak on spada w dół po pewnej odległości i możecie przymierzyć. No dobra, tu są sztukasy. Także lecimy na misję, zobaczymy, co się wydarzy. Mam nadzieję, że przeżyję, bo ta pierwsza misja, to zobaczymy, jak ten let's play nam pójdzie. Czy mam włączone... Ja je nie wyłączyłem, chyba one same się wyłączyły. Ach, bo autopilot je wyłączył. Dobrze. Sztukasy są pod nami. Oczywiście dla tych, co nie znają tej gry, powiem, że wszystkie te samoloty możemy latać. Możemy latać sztukasy, możemy latać MQ-111, możemy wszystkie niemieckie i wszystkie sowieckie samoloty latać. Łącznie z odrzutowcami w tym modzie. Bodajże MiG, nie pamiętam jak, 15 czy coś takiego, te początkujące myśliwce też tu są i też są misje właśnie stworzone przez tych zapaleńców na internecie, gdzie można latać właśnie tymi odrzutowcami. No już nie mówiąc o tym, że możemy latać NET-262. Nie pamiętam, w której kampanii to możemy latać. Tutaj pod linią będziemy latali fotowoltem D9, który też jest wspaniały samolot. Ale to nie jest NET-262. Nie wiem, może zapalę sobie zegary. Lepiej widać te zegary nawet w dzień, jak się zapali światełko, zobaczcie. To jest wszystko wyraźne, tak, prawda? Wcale, no, wszystkie może oślepiają, gracza. Widzimy, jak zapalamy, tutaj to cała kabina jest oświetlona wtedy. No dobra, zbliżamy się do linii frontu tutaj już. Zaraz ją przekroczymy. Działa moja Ghetto Tracker Yard. Przepraszam, Ghetto Face Tracker, no Tracker Yard, tak mówię w filmie wideo. To jest ten program za darmo, gdzie po prostu używamy zwykłą kamery, kładziemy ją, żeby patrzyła na naszą twarz. Program automatycznie patrzy, gdzie są nasze oczy i tam, gdzie nasze oczy pójdą, tam patrzymy. Także nie trzeba kupować IR-u systemu temu, że wyglądamy jak ufoludek. No ale ten... O! Minuta do celu. Ale jeszcze nie widzimy przeciwnika, jeśli w ogóle będzie.
Ok, widzimy przeciwnika. Gdzieś. Jeszcze nie wiem gdzie. Oni begin and angry, czyli zaczynają walkę. Jesteśmy szóstka, tak? Nie widzę tutaj przeciwnika. Czy on tutaj atakuje cele naziemne przypadkowo? Bo begin angry to jest atakować cele, one zaczynają atakować cele właśnie tutaj na ziemi. Nie, to są I-16. I czajki 153. Dobra. One są nisko. Leciliśmy 600 na godzinę. Mamy straszną przewagę nad nimi, bo oni tak są na dole. Dobra, gdzie oni są? Tam widzę jednego. Widzę tutaj, tu byli na lewo, tak. Okej. To ci, co na dole są, ten już chyba został stracony, tak? Czy nie? Będziemy próbowali go dziabnąć tutaj. Czy tam się uda? Okej, tamten jest już goniony przez naszego, dobrze, ale te dwa nie są. Nie wiem, czy go złapałem. Chyba nie. No on teraz próbuje. Ja straciłem dużo energii. On nie wyprowadził właśnie systemu energetycznego. Czy dobrze zagrał? Ciągle ten niegrany przypadkowo mu trzeba pomóc. Nie, to jest ten tutaj, okej, nie zamiast polecieć. To dosyć szybko leci, trzeba przyznać. Ktoś strzela do nas. Chyba oberwaliśmy już. Drodzy panowie, proszę mi pomóc. Proszę mi bardzo pomóc. Bo to będzie bardzo krótka inwazja tutaj, widzę. Mnie też proszę pomóc. Może rozpędzimy się. Przełączymy na leci. Bardzo widzę. Okej. Idziemy do naszej. Oni nam dościągną. Tam jest ta I-16. Czyli zasłoniła mi nasza kabina. Dobrze. Dobra, jest. To ten chyba. Pali do niego, nasz kolega. Po mnie trafiliśmy go. Na pociągu nie trafiliśmy. No jak robisz takie esy po resie, to możesz nie wstać z tego.
mógł się rozbić tam. Nie wiem, czy odejmie. Możliwe, że odejmie. Nie mam potwierdzenia oczywiście. Dobra, tu jest jeszcze. Oni są bardzo, bardzo słabe te samoloty. Do przyjaciela 16. Oni atakują teraz pociąg. Zwolnimy o rany. On też zwolnił. Kołyszek, kolibie, oni zwiewają, radiotelniki. Bardzo ciężko jest trafić taki samolot. Szczególnie, że jak puszczę joystick, to też się rusza tak naprawdę. Tutaj bomben luz, oni atakują. Dobra, tego się skupimy, on nie ma teraz ucieczki za bardzo. Zupełnie nie. Lecimy 180, było rany. Takie mało co tylko czy nie podnieśli. No ale on już stracił całą energię. On naprawdę już dużo stracił. Jeśli chodzi o energię. Teraz odrywa. Okej. Okay. Nie mam już chyba działka. No ale on teraz oberwał ode mnie w końcu. Bo już wylatał się. On już stracił tę całą energię na te wszystkie... Stracił te wszystkie właśnie siły, energię na te swoje uniki i teraz nie mógł za bardzo latać, żeby unikać. Okej. Okay. Teraz nabrał tej energii, będzie w dół pikował. My tak naprawdę damy sobie tutaj. No. Jak widzimy, tak to idzie. Nawet za wolny jest teraz. Tutaj przyda, no dobry mamy z tym, ok, jest ok. Tak, straciłem tą. Mamy już jest koniec. Dobra.
No, mamy pierwszego naszego, on już był wykończony przez naszych kolegów, ale my trochę zrobiliśmy dobrze, czyli że Kodziuk pokazał, że coś tam potrafi. Jak widzieliście, taktyka moja była taka, że nie strzelałem cały czas. Czekałem, aż on straci tę energię. Jak on robi te uniki, on tracił szybko, stracił tę energię, prawda? Więc... Więc cóż, czekałem, aż on straci. Wtedy, jak on stracił już całkowicie tę energię, nie mógł już robić tych uników. Więc wtedy... Właśnie wtedy go poszedłem strzelać, jak już nie mógł się tak bronić. I taka jest właśnie walka powietrzna. Walka powietrzna, asy potrafią strzelać z każdej sytuacji, pod kątem i tak dalej. Natomiast piloci tak naprawdę, po to były te manewry, żeby mieć tą firing solution, mieć tą właśnie dobre ustawienie do trafienia jego. A jak to się robi, to najlepiej, żeby go wymanewrować, żeby on się broni, robi te uniki, a ty jesteś na nim i jak widzieliśmy, on te uniki też robił dlatego, żeby go przestrzelił, jakby był lepszy pilot, to on mógł mi wtedy nieźle dać bobo, jakby z tyłu był za mną, bo mógł się nastawić i na mnie z bliska strzelić, jak go przestrzeliłem. Dobra, to jest koniec misji. Przelecimy tutaj przez ten front. Już nic się nie wyliczało tutaj. Zlecimy maksymalnie szybko tutaj. Krakowecz to nie takie polskie jest bardzo. Ściszów, Krosno, Sano, Klesko. A te mniejsze tutaj? Limna, Olka, Grabowicz, Diaszka, Kaszkowcze. Też nie zmieniliśmy. Dobra, jesteśmy już poza linią frontu. No cóż, Lwów, jak widzimy, jest po tym następnym, czwartym rozbiorze Polski, bodajże to był sowiecki właśnie. Ale cały świat wiedział, że Sowieci, to właśnie Niemcy hitlerowskie, oni będą się bić. Po prostu nie było dwóch zdań. Wszyscy o tym wiedzieli. Najbardziej straszny scenariusz dla świata, dla ludzkości właśnie, szczególnie dla Europejczyków, szczególnie dla nas, Polaków, to właśnie to, że Niemcy naprawdę by się dogadali z Sowietami i by się nie bili, i by naprawdę sobie ufali. Wtedy Gestapo by pracowało ciągle z NKWD, jak to robili w 1939 roku i 1940. Wymienialiby się polskimi jeńcami tam, by się uczyli torturować nawzajem i tak dalej. To po prostu jest taki scenariusz, to po prostu można się obudzić z ranem potem czoła. Na szczęście Stalin i Hitler, oni byli dwie prymadony tak na scenie właśnie ludzkości, na scenie planetarnej tak naprawdę. I jeden i drugi nie mógł sobie pozwolić, żeby ktoś taki wielki jak on był. Więc oni musieli się bić, nie ma tym zdań. Nawet Mao później ze Stalinem się pożarli, ponieważ mogła być tylko jedna prymadonna na tej scenie planetarnej. Tak naprawdę nie wyobrażam sobie być takim Stalinem, czy Hitlerem, czy Mao i być odpowiedzialnym własnoręcznie. To ja jestem odpowiedzialny za zabicie, morderstwo, czy z głodu, czy w gułagach. Po prostu milionów ludzi. Dobra. Damy jeszcze te przyspieszenie i to skręci. No i teraz zacznie się ten ruski cyrk, prawda? W lądowaniu.
Jedynkę już pobiły. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czy jest to lotnisko w ogóle? Żeby tak zobaczyć, lotnisko jest tutaj, jesteśmy pod złym kątem, nie wiem, jak on tutaj mam wylądować. Dobra. Będziemy lądowali z tej strony. Dobra. Jedynka ląduje, natomiast... Tak, okej. Okay. Teraz wszyscy będą kołować koło tego lotniska, żeby zobaczyć, jak to jest. No i za szybko ciągle jesteśmy. Strasznie szybko. 20 to jest niezła szybkość na lotnisko. Tak naprawdę przyznam się, nie patrzyłem, jak te samoloty... Na jakiej szybkości one lądują. Jeszcze nie tutaj. 268. Dobra. No, podeszliśmy wspaniale, widzę. Nie podeszliśmy za dobrze. Chwileczkę, miałem lądować. Momencik, to żeby się nie udało... To nie znaczy, że wy możecie. Chwileczkę, no moment. Lub próbuję lądować. Ja próbuję lądować, chwileczkę. Mam opon. Okej, teraz to wypełnię. Tragicznie jak zwykle. Dobre, pierwsze lądowanie zaliczone. Powinienem kiedyś poza kamerką lądować. Dobra, cudownie. Okej, misja zaliczona. Mamy pierwsze zastrzelenie i pierwszą stratę. Ale my nie mieliśmy żadnych strat. Dobra, zobaczymy dalej.